że będzie kolejny nudny materiał z Wyrazowa. Zrobienia do więzienia. Halo, dymy, co się stało? Yellow, kurwa. Nic, no trafiliśmy się. Masz. Tobie to się stało, bo miałeś lampę. Ale jaja. Ja jestem w telewizji. To się albo nie ma siły szmata ruszyć, albo ją obraca od razu, no. Dobrze, auto. Jesteśmy na torze Wyrazów Koczęstochowy, na którym Robert Kubica odbył swoje treningi na kartingach. I oto dwóch młodzieńców, jeden z projektu Patolia, drugi z politycznego gruntu. Odjebali dzwona po 5 minutach wjazdu na Wyrazu. To się naprawia, bez problemu będzie. Tak, Robert Kubica by się zatrzymał. Bo politycy... Bo wyjąłeś tą kierownicę, a teraz by się przydała. Jaką kierownicę? Od roweru. Od roweru, kurde. Prawnicą. Myślałem, że będzie kolejny nudny materiał z Wyrazowa. Ale widziałeś? Ale poszedł to jest trzeba ten. Co? 5 minut na co? Ty nawet nie zgasła. A kurwa, to się wyklepie. Podróżnica jest to. Tylko ten. O, oh, wow. Tego ci nie zbije, luz. No, dobrze. No! Będziemy takie fajne teraz wiesz jakie. Takie no, wyklepiał... zaraz z tym zajmę. Ja bym to wyklepał od środka. Dajcie coś, łopatę dajcie. Mam. Ja mam takie pytanie do pana, czy jest pan profesjonalistą? Jeszcze jak, kuję metal na co dzień, to wiem jak to jest. Ale się łopata gnie, popatrz! O kurwa! Nie, no jak na 2.8, to wszystko widzę, że sprawne. Oj! Coś tam syczy, coś by chciał, ale nie wiem co. Co tam? Coś chce, on coś do mnie woła, ale ja nie wiem o czym on mówi. Dobra, chuj, nie, tu nie będzie. Akcja pachwalonej gumy. Drodzy widzowie, nie pytajcie w komentarzach skąd te powiększone skręty w tej BMC i te negatywy, bo on wam tego nie powie. Odnośnie dzisiejszych przypałów, to jesteście mistrzami póki co. Jesteście na podium. Jakbyś siódemką zjechał, to wam pokażę, ale nie. Brian! Sam w ręce? Pozdrowienia do więzienia. A za co to było? Za co to było? No to bardzo prosta sprawa. Przyjeżdżam sobie do chłopaków. Ale daj mu tam, Przyjeżdżam sobie do chłopaków. No i stoi Octavia kombi. Octavia dwójka kombi. No to widzę, że chłopaki sobie jakieś nowe. No to dwuja. I na rondzie na tym skrzyżowaniu. Boczkiem ładnie podjeżdżam do chłopaków. I wszyscy mają uśmiechnięte miny, a tych dwóch panów ma jakieś takie smutne, nie? I tak podchodzą. Podchodzą mi takie. Policja myszków. Dzień dobry. A ja powiem. Ja mówię. No, co to było? Ja, no,
w poślizg wpadłem i taka sytuacja, nie? A mówi, a lamp nie ma, no nie ma. No a tylna stop, no też nie ma, nie? A leje się, no leje się. To wodzik i prawo jazdy, no i normalnie się skończył temacik, nie? To moja ocena mandatu? Znaczy, tutaj moje umiejętności negocjacyjne wynegocjowały jedyne 100 zł za brak świateł i innych takich rzeczy. Prawo jazdy w kieszeni, dowód też. Ale kurwa, no. Po prostu powiedzieli, że moje auto jest niezdatne do jazdy. Dlaczego? No, nie wiem. Jak nie wiem, o co im chodzi. W czym oni widzieli cały ten problem? Po prostu ja tego nie rozumiem. 50 zł jest okej, nie? Zobacz sobie. A czemu chcesz to ściągnąć? No bo jak tutaj w góry nie trafiłem? Opuszcza się! Śrubki, śrubeczki, witam Alegrowicze. O, witam pana. Ona gazie kupiła. Jak tam? Słyszałem, że jakieś mandaty były. No były, no posypały się. Stan techniczny niektórych pojazdów nie spełnia norm. Niemożliwe! Polskiego prawa. No niestety, za głośne, za ciche. No nie dogodzisz pan, nie dogodzisz pan. Naprawiaj! No, na razie szukamy, jak się rozjebało. Naprawione, bardzo dobre. Dlaczego tu wylądowałeś? Bo 1.6 mnie zaskoczyło i uznało, że pokaże mi, że ono potrafi. No i jestem... Widzisz, co on robi z tyłu? Co? No i tak właśnie się będę... Thank you.
mówiłem? Otwieram machę, mówię, patrz, a tu bez kolka. Przyskałem obroty po prostu zmieniamy. No. Albo no, jak się pierdolę. Jak pierdolę. Jeździmy dalej, grubo, grubo. Kurwa, wrócę chyba na lince. Wrócę chyba na lince, wiesz? Ja odpoczywam po mojej ventylatora, nie ma. No, główka! Ale pokażę, że jak byłem.